5 maja wspominamy błogosławioną Marię Katarzynę Trojani, dziewicę. Konstancja Trojani urodziła się w zamożnej rodzinie 19 stycznia 1813 roku w Giuliano di Roma we Włoszech. Była trzecim z czworga dzieci Tomasza i Teresy Trojani. Gdy miała niecałe 6 lat, została sierotą i oddano ją na wychowanie do sierocińca przy klasztorze klarysek w Ferentino. W 1829 roku Konstancja została klaryską. Przyjęła imię Maria Katarzyna i habit zakonny z rąk świętej Róży z Viterbo. Wiele lat zajmowała się sierotami, aż do 1854 roku, gdy dostała pozwolenie na wyjazd misyjny wraz z 5 siostrami do Egiptu. W Kairze poświęciła się pracy z ubogimi i porzuconymi dziećmi. W Klodbej koło Kairu objęła szkołę, a później małe kolegium, do którego uczęszczały ubogie dzieci Egipcjan i Anglików. Gdy w 1865 roku macierzysty klasztor klarysek z Ferentino we Włoszech podjął decyzję o definitywnej rezygnacji z kontynuowania misji w Egipcie, siostra Maria Katarzyna postanowiła zostać i założyć nowe zgromadzenie. Widziała bowiem liczne owoce działalności oraz potrzebę posługi miejscowej wspólnocie chrześcijańskiej. Było bardzo wiele trudności na drodze do realizacji tego zamierzenia, nic jednak jej nie zrażało. By doprowadzić do końca rozpoczęte dzieło, udała się do Rzymu prosić o pozwolenie stolicę apostolską. 30 czerwca 1868 roku Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wydała dekret zatwierdzający Instytut Franciszkanek Misjonarek Egiptu. Siostra Maria Katarzyna została pierwszą przełożoną generalną sióstr franciszkanek Niepokalanego Serca. Działała aktywnie przeciw niewolnictwu. Po śmierci księdza Mikołaja Olivieriego, który wykupywał murzyńskie dzieci sprzedawane w niewolę na rynku w Kairze, misjonerki kontynuowały jego dzieło. W ich klasztorze znalazło schronienie 748 afrykańskich dzieci, uratowanych w ten sposób. Maria Katarzyna, nazwana Białą Mamą, zajmowała się również wraz z siostrami wyszukiwaniem porzuconych na śmietnikach miast noworodków. Uratowały one w ten sposób życie ponad 1570 niemowlętom. Wszystkim uratowanym siostry starały się zapewnić szkołę, zawód, pracę, a przede wszystkim godną przyszłość. W tamtych czasach komunię świętą można było przyjmować nie częściej niż 3 razy w tygodniu. Siostra Maria Katarzyna miała specjalne pozwolenie na codzienne przyjmowanie komunii świętej. Prowadziła też bogate życie duchowe. Zmarła w Kairze 6 maja 1887 roku. Na wiadomość o jej śmierci mówiono: odeszła święta. Początkowo pochowano ją na tamtejszym cmentarzu katolickim. W 1922 roku jej ciało przeniesiono na cmentarz franciszkanów, a w 1949 roku do kaplicy w kairskim klasztorze misjonarek egipskich w Klodbej. Wreszcie w 1967 roku do kaplicy Domu Generalnego w Rzymie. Beatyfikował ją 14 kwietnia 1985 roku papież święty Jan Paweł II. Obecnie siostry franciszkanki misjonarki Niepokalanego Serca Maryi mają 14 klasztorów w Egipcie, 8 w Ziemi Świętej, 7 w pozostałych krajach Bliskiego Wschodu i 29 wspólnot we Włoszech oraz kilkadziesiąt domów w różnych krajach świata. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Marii Katarzyny Dziewicy udziel nam łaski prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.